Zapnijcie pasy i weźcie aviomarin, bo szykuje się niezła jazda. Szybcy i wściekli 10. Kolejna odsłona i kolejny pretekst, by bliżej przyjrzeć się temu tytułowi. A propos tytułów, to powinienem powiedzieć chyba Fast X albo Fast 10. Cholera wie, jak to się wymawia. Ale nieważne. Dzisiaj przedstawię wam 10 ciekawostek, liczba wcale nieprzypadkowa, na temat tej kasowej produkcji. Więc zapauzujcie, idźcie sobie zrobić coś ciepłego, żeby wiecie, na głodniaka nie oglądać i wracajcie. Zresztą, szkoda gadać. Zaczynamy. Poszła! Wszyscy wściekli! Wszystkich fanów czterech kółek proszę teraz o zamknięcie oczu, ok? Zamknijcie oczy, ponieważ pierwsza ciekawostka dotyczy zniszczonych aut. W Szybkich i Wściekłych skasowano kilka bryk, fajnych bryk, drogich bryk. Poza tym słowo kilka chyba nie do końca oddaje to, co chcę wam przekazać. W całej serii filmów wykorzystano naprawdę sporo samochodów, a wiele z nich było wyprodukowane specjalnie na potrzeby twórców. Oczywiście, czym byliby Szybcy i Wściekli bez efektownych wypadków i kaskaderskich wyczynów z superfurami w roli głównej? Chciałoby się powiedzieć, że podczas nagrań nie ucierpiał żaden model, ale to byłaby nieprawda. Przy każdej odsłonie zniszczono trochę aut i jeżeli wierzyć The Wall Street Journal oraz firmom ubezpieczeniowym, to łączna suma przyprawia o zawrót głowy. W pierwszej części zniszczono 78 samochodów, w drugiej 130, w trzeciej, a właściwie w Tokyo Drift 249, w czwartej 190, w piątej 260, w szóstej 350, w siódmej 230, w ósmej 348, a w dziewiątej stracono już rachubę i mówi się, że było tego ponad 250. Czyli jakby tak to wszystko łącznie sobie podliczyć, to samochodów łącznie skasowano... No... Dużo. Było tego ponad 2000. Chociaż i tak najbardziej rozbawiły mnie słowa samego reżysera, który powiedział w jednym z wywiadów, że kiedy mówię producentom, że chcę zniszczyć więcej samochodów, to dostaję więcej samochodów. Krótka piłka. Niczym się nie przejmował. Niesamowite. Na samochody wydano sporo kasy, więc szukano sposobu, gdzie by można było tutaj trochę grosza przyoszczędzić. No i padło. Na efekty specjalne. Pamiętacie scenę z piątej części Szybkich i Wściekłych, gdzie ciężarówka rozbija się o pociąg? Okazuje się, że scena została wykonana w dużej części bez użycia efektów komputerowych. Oczywiście, niektóre momenty były dogrywane w warunkach studyjnych, ale głównie zależało twórcom, by jak najwięcej nakręcić na planie, więc moment zderzenia ciężarówki z pociągiem naprawdę miał miejsce. I co ciekawe, ta ciężarówka była zbudowana specjalnie na potrzeby tej sceny i tak wzmocniona, że podczas nagrań prawie wykoleiła ten pociąg. Swoją drogą twórcy w ogóle kupili ten pociąg. Cały pociąg. Kupili też tory. 600 metrów. Nakręcenie tej sceny kosztowało 25 milionów dolarów, więc szukali, gdzie można przyoszczędzić trochę grosza, ale chyba nie wyszło. Latem 2019 roku pojawił się jeden ze spin-offów. Mnie osobiście nie przypadł do gustu, ale i tak mimo wszystko znalazł pokaźne grono odbiorców. Jednak warto się na chwilę przy tym tytule zatrzymać, bo nie wszystko w nim jest takie, na jakie wygląda, że jest. A chodzi oczywiście o scenę w Londynie, która nie była nagrywana w Londynie. Wiecie, twórcy często naginają rzeczywistość. Akcja w lesie nie zawsze rozgrywa się w lesie, tylko w ogrodzie za blokiem. Śnieg i reklamy świąteczne często są nagrywane latem, a niektóre miejsca, nawet te najbardziej znane, są budowane od zera w dużych studiach. To pozwala zaoszczędzić czasem kilka drobnych, ale głównie chodzi o to, że ma się wtedy większą kontrolę nad nagrywaniem scen. W przypadku spin-offu Szybkich i Wściekłych również nie brakuje podobnych zabiegów. Wiele kadrów, m.in. sceny pościgu, które miały miejsce na londyńskich ulicach, nakręcono nie w Londynie, a w Glasgow. Taka ciekawostka, ta ceglana ściana za mną też nie jest prawdziwa. To tylko duży ekran. Nie wiem, czy wiecie, ale aktor, zanim pojawi się w jakimś serialu, to wcześniej musi nagrać tak zwany self-tape. Takie, nazwijmy to, demo, gdzie czyta różne kwestie, wciela się w postacie i później na podstawie tego dostaje zaproszenie na casting, czasem nawet dostaje już od razu angaż w jakiejś produkcji. W przypadku Szybkich i Wściekłych nie dotyczyło to głównej obsady. No, poza pewnymi wyjątkami. Jak dobrze wiecie, auta odgrywają w tej serii niezwykle ważną rolę. Reżyser Justin Lin zdecydował, że zacznie organizować specjalne castingi, ale nie dla aktorów, tylko dla samochodów.
z pomocą niemałej ekipy produkcyjnej nagłaśnią wydarzenia, na których można było pojawić się ze swoimi autami. Podczas zlotów filmowcy mogli przyjrzeć się im z bliska, a te, które wpadły im w oko, wykorzystano później na ekranie. Czasem razem z autami brano również do filmów właścicieli tych pojazdów, którzy nimi kierowali, a czasem wcielali się po prostu w rolę statystów. Wiemy już, ile zniszczono aut. Nie wracajmy do tego. Ale czy wiemy, ile wykorzystano modeli samochodów podczas kręcenia scen? Mówi się, że w filmach korzystano z prawie 200 modeli różnych samochodów. Wśród nich nie mogło zabraknąć oczywiście Mitsubishi Eclipse, Nissana Skyline'a, Mazdy RX-7, Forda Mustanga czy Toyoty Supry i Dodge Chargera. Oczywiście znalazłoby się również wiele innych perełek, które można by tu wymieniać godzinami. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie dokładnie fury znalazły się w każdym z tytułów, to polecam taką stronkę IMCDB. Wystarczy wpisać tutaj tytuł dowolnego filmu, a po chwili pokażą wam się wszystkie modele aut, które wykorzystano właśnie w tej produkcji. No, może nie wszystkie, ale większość. To jest naprawdę konkretna baza. Czas na ciekawostki obsadowe, a właściwie dwie ciekawostki. Pierwsza to taka, że reżyserem pierwszej części Szybkich i Wściekłych był Rob Cohen. I nie wiem, czy wiecie, ale stanął nie tylko za kamerą, ale również przed kamerą. Można go zauważyć przed pierwszym wyścigiem, mowa oczywiście o dostawcy pizzy. Tak, to właśnie on wcielił się w rolę pizzermana. Ale to jeszcze nic. Na ekranie możemy oglądać nie tylko aktorów czy reżyserów, ale też prawdziwych kierowców wyścigowych. Jednym z nich był na przykład japoński król driftu, czyli Keiichi Tsuchiya. Pojawił się on m.in. w Tokyo Drift, ale nie jako kierowca, to byłoby zbyt oczywiste, wcielił się w rybaka. W rybaka, który ma niezły ubaw z tego, jak Sean uczy się driftować. Warto też dodać, że poza łowieniem ryb, mężczyzna był odpowiedzialny również za koordynację tych wszystkich kaskaderskich wyczynów, które miały miejsce podczas realizacji wyścigowych scen. Jak szybko i wściekle zdobyć prawo jazdy? Okazuje się, że rola w filmie może być całkiem niezłą motywacją. Jordana Brewster i Michelle Rodriguez przed rozpoczęciem nagrań do filmu w ogóle nie posiadały prawa jazdy. Brewster w jednym z wywiadów wspomniała, że najczęściej poruszała się autobusami oraz taksówkami i jakoś nie czuła potrzeby zapisania się na kurs. Jeżeli jednak chciała zagrać w Szybkich i Wściekłych, to była zmuszona wyrobić dokument. W innym przypadku twórcy musieliby zrezygnować z jej udziału w tym projekcie. Inaczej sprawa wyglądała u filmowej Ramsey, w którą wcielała się Natalie Emanuel. Pamiętacie scenę z ciężarówką w dziewiątce? No właśnie, Natalie prowadziła ją, nie mając prawa jazdy. Śmiała się nawet w zakulisowym materiale, że do kierowania takim pojazdem trzeba mieć specjalne uprawnienia, a ona nie ma nawet zwykłego prawka. Wspomniała też, że potrafi jeździć. Nauczyła się mając 17 lat, ale później wiecie, dostawała coraz więcej ról w filmach, serialach. Poza tym też finansowo się nie przelewało. Dodała, że życie aktora nie do końca wygląda tak, jak sobie wszyscy wyobrażają, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze, a zrobienie prawa jazdy w Anglii nie jest tanią rzeczą i nie jest prostą rzeczą. Pani Emanuel, zapraszamy do Polski. Wiecie, co najbardziej kochamy my, Polacy? Jak o nas się mówi za granicą. To zawsze miłe, jak zobaczymy jakiś polski akcent w hollywoodzkiej produkcji, prawda? W Szybkich i Wściekłych również i tego nie mogło zabraknąć. Nasi są wszędzie i wygląda na to, że nie mogli odpuścić sobie sportowych aut i konkretnych wyścigów, więc postanowili wybrać się na Race Wars. Jak dobrze przyjrzycie się flagom w tle, to jedna z nich wygląda bardzo znajomo. Na tym jednak smaczki się nie kończą, bo w spin-offie serii, i to prawie na początku filmu, jest krótkie nawiązanie do Krakowa. Kiedy agent CIA kontaktuje się ze swoim wspólnikiem, to opowiada mu, jak Deckard sprał go na kwaśne jabłko właśnie w Krakowie 17 lat temu, a ten go nawet nie pamięta. Miły smaczek, a jednak sprawia, że kąciki ust unoszą się ku górze. A jak już jesteśmy przy Race Wars, to nie można tutaj nie wspomnieć o skali tej produkcji. Wiecie, ile aut wziął udział w tej scenie? Na początku warto powiedzieć, że podczas Race Wars mogliśmy oglądać prawdziwie wyścigowe samochody z ich prawdziwymi kierowcami. Twórcy wykonali wielki ukłon w stronę pasjonatów motoryzacji i postanowili zaprosić ich do wzięcia udziału w nagraniach. Mówi się, że podczas kręcenia na planie obecnych było 1500 aut. Czy tak wygląda raj? Dla niektórych z pewnością.
Czy Szybcy i Wściekli to plagiat? Wiele zarzutów pojawiło się właśnie w stronę tego filmu i trzeba sobie zadać pytanie, czy słusznie. Niektórzy widzowie dopatrzyli się licznych podobieństw między filmem Szybcy i Wściekli, a filmem Na fali z 91, w którym swoją drogą mogliśmy podziwiać m.in. Patricka Swayze i Keanu Reevesa. Oglądający zarzucali twórcom Szybkich, że zarys fabuły jest identyczny, a nawet niektóre lokacje, w których kręcono sceny, m.in. bar Neptune's Net. Odniósł się do tego nawet producent serii, który potwierdził, że faktycznie film miał być połączeniem Na fali i tej lojalności oraz rodzinnej więzi rodem z ojca chrzestnego. Dodał jednak, że faktyczną inspiracją był jednak artykuł z magazynu Vibe, który zgłębiał środowisko nielegalnych wyścigów ulicznych w Nowym Jorku. Ostatecznie zdecydowano się jednak przenieść akcję do Los Angeles i dodać więcej wątków kryminalnych, by urozmaicić tytuł. O filmach z tej serii można gadać, można je lubić, można ich nie lubić, ale jednego nie można im odmówić na pewno. Rozmachu, szczególnie jeżeli chodzi o produkcję. A teraz, sorry, ale muszę już kończyć, ponieważ słyszę, że chłopaki za ścianą odpalili Need for Speeda, więc idę trochę pośmigać. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!